Cześć, tu Anno. Dzisiaj opowiem Ci o jednym z moich projektów. Konkretnie chodzi o projekt Micrus. Micrus jest serwerem VPS, ale takim hobbystycznym, tanim serwerem VPS. On nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych, nie powinieneś tam stawiać swojego sklepu internetowego, jakichś projektów, które, nie wiem, bazują na tym, że muszą być stabilne. To jest po prostu serwer, który służy do nauki. Już Ci tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli wejdziesz na stronę micr.us, masz do wyboru dwa serwery. Ten mocniejszy i ten słabszy, w zależności od Twoich potrzeb, co potrzebujesz, jakie tam usługi będziesz chciał na tym stawiać. Warto też zaglądnąć na grupę na Facebooku, jeżeli masz Facebooka, nazywa się ona Micrusy. Tam siedzą użytkownicy Micrusa i tam dzielą się swoimi opiniami o serwerze, swoimi problemami, rozwiązaniami technicznymi. I dzięki temu można naprawdę sporo wiedzy zdobyć, nie tylko na temat Micrusa, ale na temat Linuxa ogólnie. Jeżeli jesteś administratorem, to szczególnie zapraszam tam, abyś dołączył. Link jest oczywiście w opisie. Ale postanowiłem opisać, co to jest w zasadzie ten Micrus, jak on działa, co go odróżnia od innych serwerów. Po pierwsze, w jaki sposób udało się obniżyć cenę aż tak nisko? Poprzez to, że te serwery nie mają adresu IPv4. Dla większości osób to może być już na przykład skreślenie usługi całkowicie, ale okazuje się, że usługa taka bez IPv4 też ma prawo istnieć. Po prostu dostajesz przekierowane porty TCP/IP plus UDP na Twój serwer i w ten sposób możesz stawiać normalne usługi. Do tego dostajesz adres IPv6. Co też umożliwia postawienie strony internetowej, na przykład przeforwardowanie ruchu przez Cloudflare'a, więc jak najbardziej da się to osiągnąć. Dzięki temu, że te serwery są takie małe, no to w takim razie więcej klientów mieści się na serwerze głównym i dzięki temu też koszty utrzymania tego po prostu są niższe. Zostało to tak wyliczone, aby opłacalność całego rozwiązania no, była na krawędzi opłacalności, co prawda, to znaczy niewiele ten projekt na siebie zarabia, ale realizuje za to mój cel, czyli edukację ludzi. I teraz, jeśli chodzi o usługi dodatkowe. Na Micrusie mamy na przykład współdzieloną bazę MySQL-a. To nie jest powiedziane, że Ty musisz z niej korzystać. Chodzi tylko o to, że jeżeli chciałbyś na przykład oszczędzić swoją pamięć RAM, bo twierdzisz, no mało mam tego, to w takim razie klikasz sobie tak, chcę mieć własną bazę MySQL-a, w sensie tą współdzieloną i ją dostaniesz. I dzięki temu możesz sobie tam z tego korzystać. Dodatkowo Micrus oferuje coś takiego, co nazywa się warsztat. Warsztat to jest takie rozwiązanie autorskie, którego nie spotkasz na innym serwerze. Polega to na tym, że jest to zewnętrzny serwer, na którym masz konto, takie nazwijmy konto shellowe, a na którym możesz stawiać sobie swoje aplikacje. Aplikacje załóżmy w Javie, w Node, w czymkolwiek innym i one nie zjadają Twoich parametrów. Po co Ci w takim razie jest warsztat, skoro masz serwer VPS? Już tłumaczę. Masz dwa serwery w ofercie Micrusa. Ten mocniejszy i ten słabszy. Ten słabszy nie umożliwia na przykład stawiania dockerów, nie umożliwia odpalania niektórych najnowszych technologii. Ten nowszy umożliwia w zasadzie wszystko. I teraz jeżeli chciałbyś kupić tańszy serwer, a jednocześnie mieć dostęp na przykład do dockerów, do jakichś właśnie nowoczesnych aplikacji, to w takim razie korzystasz z serwera, który nazywa się warsztat. Zupełnie bez opłat. Jeżeli chodzi o inne urozmaicenia Micrusa, Micrus ma coś takiego, co jest dodatkowym nakładką na niego, nakładką, czyli współdzielonym serwerem www. Nazywa się to Citrus. Citrus działa w ten sposób, że Ty nie musisz stawiać serwera www u siebie na dysku, tylko po prostu korzystasz z serwera współdzielonego. No i w ten sposób po prostu Twój serwer obsługuje o wiele większy ruch, aniżeli mógłby obsłużyć. Bo przykładowo, jeżeli Twój serwer ma na przykład 512 MB RAMu, no to jakiś tam ruch X może obsłużyć. Ale Citrus jest serwerem, który ma 32 GB RAMu i który stoi przed nim i który przyjmuje ruch za Ciebie. W takim razie Ty wirtualnie powiększyłeś po prostu swoje parametry swojego serwera, tak można powiedzieć. Wszystkie parametry są wypisane oczywiście na stronie, tam można sobie zerknąć. Są też atrakcyjne metody rozszerzania tego. Co to znaczy atrakcyjne metody? Ja wymyśliłem sobie coś takiego, że daję ludziom raz na jakiś czas, nieregularnie, różnego rodzaju promocje. Jeżeli ci ludzie skorzystają z promocji, użytkownicy skorzystają, to dostają zupełnie za darmo po prostu lepsze parametry. I dzięki temu każdy zyskuje. Ja zyskuję dlatego, że partner mój, który mi płaci, przelewa mi kasę. Użytkownik zyskuje, dlatego że dostaje parametry, no więc każdy jest zadowolony, no i partner jest zadowolony, bo skorzystałeś z jego oferty. No i w ten sposób Micrus jakoś się utrzymuje. Powiem szczerze, że Micrus na początku swojej działalności był dość mocno atakowany. Atakowany nie tylko słownie, ale też atakowany fizycznie. DDoS-ów zaliczyłem sporo. Obecnie jest to dość stabilne. Dość stabilne, to znaczy od 2 lat nie było żadnej awarii. Teraz stoi to też w serwerowni, która umożliwia ochronę przed atakami DDoS. Ma odpowiednie konfiguracje, też sam serwer, który uniemożliwia albo bardzo utrudnia różnego rodzaju abuzowanie tak zwane, czyli nielegalne działanie naszych użytkowników. No i w ten sposób ten projekt się rozwija. Najlepszą taką reklamą Micrusa tak naprawdę jest grupa na Facebooku. Jeżeli tam dołączysz i przeczytasz sobie po prostu te posty, zobaczysz, co ci ludzie robią na tych serwerach, jak to mniej więcej działa, to wtedy zrozumiesz, że to ma sens.
Bo jeśli na przykład napotkałeś na jakiekolwiek reklamy Mikrusa gdzieś w internecie, bo trochę ich puściłem, to w takim razie zobaczysz, że tam jest sporo negatywnych komentarzy pod reklamami. Tylko że to nie są komentarze użytkowników Mikrusa. To są komentarze ludzi, którzy twierdzą, że Mikrusa nie warto kupić. Dlaczego? Bo ma mało parametrów, bo nie ma IPv4, bo coś tam, bo coś tam. No dobrze, tylko to nie do tego służy. Jeżeli ty chcesz postawić sobie, załóżmy, bota na Discordzie, potrzebujesz IPv4? Nie. Czy jeśli potrzebujesz stronę internetową postawić, potrzebujesz IPv4? Nie. Jeżeli masz usługę tunelowania ruchu HTTP oferowaną przez nas albo przez Cloudflare'a, to w takim razie zupełnie tego nie potrzebujesz. Nad projektem Mikrusa aktualnie pracują 3 osoby. Ja jestem taką twarzą projektu, dlatego ludzie mnie rozpoznają. Ten projekt oficjalnie nie ma supportu technicznego, dlatego to jest tańsze. Ale jak zerkniesz sobie na grupę na Facebooku, to okaże się, że ma naprawdę świetny support. Ludzie sami sobie pomagają. Takim jednym moim największym sukcesem tutaj, jeżeli chodzi o projekt Mikrusa, jest to, że powstała pewna społeczność, to znaczy ludzie, którzy wspomagają siebie nawzajem, doradzają sobie, w jaki sposób osiągnąć niektóre rzeczy na Mikrusie. Na czymś takim mi zależało. Ludzie, którzy są gotowi do pomocy. I coś takiego zostało osiągnięte. Jeżeli chciałbyś być częścią tej społeczności, to wejdź na stronę mikr.us, kup serwer, zobacz, jak to wygląda. Jeśli nie chcesz kupować serwera, to wejdź przynajmniej na grupę na Facebooku. I dzięki temu będziesz chłonął tą wiedzę, którą ludzie się wymieniają, więc myślę, że i tak na tym zyskasz. Dobra, tyle jeżeli chodzi o przedstawienie tego projektu. Mam nadzieję, że tak zajawiłem Ci, co to jest, po co to jest, jak to ma działać. Jeżeli jesteś zainteresowany, to jak mówię, wszystkie linki są w opisie do tego filmu. Zapraszam.